szczególnie atmosfera tutaj, bo był taki luz fajny. Nie, pan rektor też rozładował napięcie tuż przed pisaniem testu. Cieszę się, że ja zostałam finalistą. Jakoś długo nie przykładałam się do tego konkursu, bardziej kierowałam się swoją intuicją i przeczuciami, które doprowadziły mnie do tego etapu i naprawdę jestem bardzo usatysfakcjonowana tym wynikiem. Nie przeszłam, także nie poszło mi lepiej od innych, ale bardzo się cieszę, że tu przyszłam. Gdy przygotowaliśmy się do tej olimpiady, korzystaliśmy szczególnie do prezentacji, to korzystałem z różnego rodzaju źródeł internetowych, a gdy przygotowałem się do testu, to głównie po prostu podręczniki do szkoły. Jak już się uczyłam, to pójdę, a nuż się uda. I się udało, dotarłam tutaj do finału, zostałam finalistką. Więc cel osiągnięty. Moja wiedza do testu pochodziła głównie po prostu ze śledzenia na bieżąco i po prostu wydarzeń w Polsce i na świecie. Jeśli chodzi też o prezentację, no to korzystałem z rozmaitych źródeł internetowych. W tej olimpiadzie to jest mój pierwszy start. W tamtym roku nie startowałam. I teraz chyba żałuję, bo naprawdę miło można tu spędzić czas. To mój pierwszy start i naprawdę uważam, że to jest duże osiągnięcie. Plany na przyszłość na razie myślę między prawem a ekonomią, ewentualnie psychologią, ale jeszcze mam parę lat, żeby podjąć decyzję. Laureatem czwartego miejsca jest osoba, której prezentację oceniłem najwyżej. Jedna uwaga. Ja przyznaję, że jest niesamowicie miło, niesamowicie fajnie. To jest, przepraszam za określenie, ja wiem, że nauczyciele powinni uczniów uczyć, że mówimy piękną polszczyzną i tak dalej, ale dla mnie to jest niesamowity fan. Jak wychodzi do nas osoba, która ma charyzmę, która ma talent, która ma to coś, co widać, że jak się pojawia między ludźmi, to serce szybciej bije i się oczekuje, że będzie jeszcze więcej. Także jestem pod niesamowitym, naprawdę niesamowitym wrażeniem. Szanowni Państwo, ja naprawdę uważam, że te 25 osób, które doszło do tego ostatniego etapu, z mojej perspektywy, z otwartymi ramionami witam wszystkich bardzo. To macie te cechy, na których nam zależy. Zachęcam. Naprawdę zachęcam. Była mi wypowiedza, jak pan myślę, że może być.